Cześć, jest prawie ósma. Za chwilę będziemy budzić młodzież obozową. Jesteśmy w Dębogórze. Będziemy robić gimnastykę poranną, tak zwany rozruch. I co? Później śniadanka, a później ostra RPG-owa jazda. Co myślisz o dzieciaczkach? Co myślisz o dzieciaczkach? Są w poszu. Naprawdę dużo indywidualności, bardzo interesujące podejście. Mieliśmy trochę wczoraj okazji porozmawiać i myślę, że będzie fajnie. Dobre dzieci. A w ogóle na 12 osób mamy 3 Danieli. To jest przesada. 9 chłopców, 3 ma na imię Daniel. Musimy im podawać inne imiona. Jeden z nich będzie Wojtkiem, a drugi będzie, nie wiem, Romkiem, żeby się nie mylili. Dzisiaj planujemy pogadać z dzieciakami o grach, zobaczyć, na co mają ochotę, na jakie klimaty, na jakie gry, co zrobimy potem, rekonesans w terenie. No i po południu jeszcze zagramy pierwszą sesyjkę. Byłem dzieciaki o 8 rano. Były zmęczone, zmarnowane po całym dniu wczorajszej podróży. I prawie wszystkie czytały podręczniki, jakie dostały wczoraj. Po prostu wchodzę do pokoju i w każdym pokoju każdy siedzi i czyta podręczniki, które dostał. Świetna sprawa. Obóz, zbiórka na śniadanie, czas 10 minut! Dzień dobry. Czystości. Poza tym jest ogólnie bardzo czysta. Znaczy, jakie mają ładne blaty na tych stoliczkach nocnych. Boże. I ciepłą wodę mamy zawsze. I zasięg. No. Ciepła woda, zasięg, marmurowe blaty. Nie mam nic do dodania. Naprawdę, Krzysztof, przejdź do łazienki. Nasz szalony reporter. Dobra. W łazience. Jak to w łazience? Przestrzeń. Hektary miejsca. Krzesło. Na osoby oczekującej na prysznic. Wspaniale, czyż nie? Więc jest nieźle. Zajrzyjmy jeszcze do szafy. Czy w szafie jest porządek? Jest. Nie trzeba zaglądać. Przygotujmy się na tę chwilę grozy. Olej. Przepraszam. No dobra, jest porządek. Super. Ekstra. Kontrolę czystości uznajemy za zakończoną. Wychodzimy. Kosz? Oczywiście jest nieopróżniony. No jak zawsze. Widzicie sami, z czym musimy się tu borykać. Nieopróżnione kosze, przestronne łazienki, duże szafy i łóżka, do których można schować pościel. To dramat. Około 10.30 rozpoczynamy nasz poranny program. Co się wtedy będzie działo, to będziemy wam mówić na apelu. O 14 jest obiad, potem znowu coś robimy ciekawego. O 19 jest kolacja i znowu coś robimy ciekawego. Mniej więcej około 21.30 to można ewentualnie czasem opóźnić, jest koniec zajęć. Większość uczestników tego obozu, jeśli nie wszyscy, wiedzą po co tu przyjechali, po co przyjechali do Dębogóry. Oni przyjechali tutaj grać w gry fabularne, są nastawieni na bardzo dużo gier, na bardzo dużo grania.
wiele, wiele godzin. No i z radością mogę powiedzieć, że tak, będą mieli bardzo dużo grania. Dzisiaj wybieraliśmy właśnie systemy, przedstawiliśmy im całą naszą ofertę systemową, powiedzieliśmy, w co na pewno będziemy grali oraz oczywiście daliśmy im wybór, jeśli chodzi o główną kampanię. Oczywiście na pewno zagramy w gry naszych sponsorów. Pamiętamy o Gramelu i o Savage'ach, tak więc w Savage Worlds zagramy sobie zarówno Nemesis, jak i Evernight. Ja poprowadzę Evernighta w 3 godziny, jeśli znajdą się chętni. Poza tym będzie również nowa sensacja i przygoda. Poprowadzona jedna sesja. Oprócz tego portal wraz nie tylko ich planszówki, nie tylko ich karcianki. Jedna The Resistance, Agenci Molocha, świetna gra. Po raz pierwszy grałem właśnie tutaj na obozie z młodzieżą. Całkiem nieźle mi szło, chociaż byli lepsi ode mnie. Bardzo fajna gra, polecam. No ale, ale oczywiście RPG, tak? Tak więc Neuroshima na pewno się pojawi. Zwłaszcza, że mamy tutaj dwa pudełka Neuroshima Tactics. Będziemy budować budynki, będziemy grać w Neuroshima Tactics, ale również figurki z Neuroshima Tactics zostaną wykorzystane w grze fabularnej w niejednej sesji. No i oczywiście kuźnia gier, która zapewnia, u której kupiliśmy podręczniki dla młodzieży. To jest główny podręcznik, jaki dostaną. Dostali do Savage, dostali z portalu Cold City albo Inspectress, które też oczywiście będziemy grali, ale głównym podręcznikiem, na które dzieciaki czekają, to jest właśnie Volsung. I z tego co wiem, jedna ekipa chyba właśnie się na Volsunga zdecydowała jako główny podręcznik, główny wątek fabularny, który będzie realizowany przez całą Dębogórę. Dzieciaki są fantastyczne. Asia, najdrobniejszy uczestnik chyba naszego obozu, chociaż nie najmłodszy, jest mistrzem gry i prowadzi 5 facetom. Dość imponujące. Myślę, że będzie chciała się nauczyć tutaj kilku rzeczy, dlatego też dla niej, jak i dla innych, mamy przygotowaną taką ofertę, że oprócz tego, że można sobie zagrać z mistrzem gry, dobrym mistrzem gry, to również można razem z nim poprowadzić, razem z nim wpaść na pomysł scenariusza, razem z nim w trakcie scenariusza zrobić przerwę, porozmawiać, zaplanować coś, zaplanować jakiś opis, który pojawi się w trakcie scenariusza. Tak więc fajny pomysł i myślę, że Asia będzie zadowolona. Ola, to jest niesamowita historia. Ona nie pamięta, skąd zna gry fabularne. Mówi, że od zawsze. Natomiast bardzo mało grała. Jest z Bydgoszczy i ma problem, żeby w Bydgoszczy znaleźć graczy. Tak więc jeśli jesteście z Bydgoszczy, oglądacie to wideo, wchodzicie na Gry Fabularne TV albo jesteście gdzieś tam na Facebooku zapisani, odezwijcie się do mnie, przekażę wasz kontakt do Oli. Ola chętnie sobie za 2 tygodnie znajdzie ekipę i po tych 2 tygodniach będzie świetnym graczem, który na pewno wzbogaci waszą ekipę, bogate doświadczenie RPG-owe. Aldonę poznałem w zeszłym roku na obozie. Sam jestem ciekaw, co się u niej zmieniło. To jest bardzo klimatyczna osoba. Myślę, że bardzo dobrze gra, potrafi wczuć się w klimat. No i to jest osoba, która poszukuje czegoś w grach fabularnych, poszukuje wrażeń i tych wrażeń postaramy się jej tutaj dostarczyć. Jeden Daniel przyjechał tutaj raz ze swoim znajomym Kubą. Daniel i Kuba to są starzy wyjadacze. Widać po prostu, to są młode osoby, a zachowują się jak wytrawni RPGowcy. Jeden z nich, mimo że jest naprawdę nastolatkiem, wygląda bardzo niepozornie. Daniel ma 14-15 lat i dostaje podręczniki recenzenckie, jest aktywny w internecie, pisze artykuły, pisze recenzje do portala Poltera. Tak więc no coś w tym jest. Udało nam się tutaj ściągnąć jednego Daniela, super RPG-owca. Jest tutaj raz ze swoim kumplem Jakubem.
Jakub jest bardzo fajnym chłopakiem. Spotkałem go, on już był zapisany wtedy na obozy, natomiast spotkałem go na awangardzie. I na awangardzie po prostu podszedł do mnie, powiedział cześć, przedstawił się. To jest bardzo fajne, bo to wymaga pewnej odwagi, aby podejść do osoby, którą się zna, która jest o wiele starsza. No i podejść i zagadać i pogadać. Tak więc udało nam się wtedy spotkać, był u mnie na prelekcji, zna wszystkie moje triki, mam nadzieję, że nie wykorzysta swojej wiedzy przeciwko mnie, natomiast mam nadzieję, że wykorzysta tę wiedzę przeciwko innym mistrzom gry, z którym będzie miał okazję tutaj grać, z Ludzkiem albo Darkainem. Kolejny Daniel przyjechał tutaj jako pierwszy, rodzice dość wcześnie go przywieźli, tak więc miałem szansę spędzić z nim nieco więcej czasu. Zagraliśmy sobie w grę Runebound i to było najszybsze tłumaczenie tej planszówki, jaką kiedykolwiek miałem. W lot łapał wszystko, jest dobry w liczbach i bardzo niepozorny. Można się wydawać, że taki spokojny, taki cichy, taki opanowany w ruchach. Natomiast kiedy robiliśmy sobie takie mini zawody strzeleckie i strzelaliśmy z łuku, to bardzo dobrze sobie radził. Prawie, że wygrał te zawody. A później, jak już je skończyliśmy, on nadal sobie strzelał i widziałem te jego wyniki. Były naprawdę imponujące. To była przykładowa, klasyczna cicha woda. To jest Daniel cicha woda, który myślę, że rozwinie tutaj skrzydła i pokaże nam, na czym polega granie w gry fabularne. Kolejny Daniel jest najstarszy, wraz ze swoim kumplem Pawłem przyjechali tutaj, mieszkają sobie razem w dwójce i to są osoby, które były na, to jest ich któryś z kolei obóz, trudno jest mi powiedzieć który, nie pytałem się ich dokładnie, natomiast podejrzewam, że oni jeżdżą na te obozy od 4 lat, 3 lat co najmniej, jak nie 4 czy 5 lat, tak więc są bardzo doświadczeni. Oni są najbardziej ogarnięci w tym, co tutaj się dzieje. Widać było na twarzach ludzi, przychodzą, nie są pewni, gdzie mogą usiąść, co mogą zrobić. Pojawiają się dorośli, jakieś zasady, rodziców nie ma. Ci natomiast ze spokojem przyszli, pozostawili plecaki i cierpliwie czekają na pierwszą sesję i cierpliwie czekają na rozwój wydarzeń. Myślę, że ich nie zaskoczymy. Natomiast od pierwszych dniach, pierwszych chwil mnie zaskoczyli, ponieważ zauważyłem, że od razu jakby z automatu przyjęli taką pozycję osób, które się znają na obozach i liczę na to, że pomogą innym obozowiczom również się wciągnąć jakby w ten nurt zabawy i myślę, że mamy tutaj jak najbardziej predyspozycję do tego, aby im to umożliwić. Mariusz to kolejna osoba, która przyjechała tutaj ze znajomym i to nie jednym znajomym. Otóż jest to brat Darkaina, jednego z wychowawców, ale nie widać zupełnie ani w zachowaniu, ani w wyglądzie, że są braćmi. Tak więc myślę, że chyba nawet niespecjalnie ktoś tam się zorientował. Również jest starszy i również cierpliwie czeka na RPG. W jego przypadku, jego kumpla, wyraźnie widać, że oni są nastawieni na gry fabularne i mimo, że mamy tu mnóstwo atrakcji, wspaniałą przyrodę, która jest za mną, świeże powietrze, łuki, być może paintball, mamy super miejsca, które można zwiedzić, wycieczkę rowerową, wycieczkę pieszą, to oni i tak najbardziej będą zainteresowani i oni tak będą najbardziej zadowoleni z gier fabularnych. Przed chwilą, jak wychodziłem, siedzieli w korytarzu, w skupieniu, analizowali to, co dzisiaj usłyszeli i wyraźnie było widać, że on, Jakub, jak i Mateusz cierpliwie czekają na pierwszą sesję, która będzie miała miejsce dzisiaj wieczorem w wybrany przez nich system. Artur jest uczestnikiem obozu, który jest najmłodszy. Jak podawał wiek, byłem dość zdziwiony, ponieważ ani nie wygląda,
i również jakoś tak dobrał się w towarzystwie i dopasował do tego obozu w taki sposób, że tak się jakoś wkomponował, że nie widać tej różnicy wieku pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, uczestnikami Dębogóry RPG. No jest jeszcze Adam, który jest w pokoju razem z Arturem. Z tego co zauważyłem, jest to najbardziej oblegany pokój. W momencie kiedy wyjeżdżałem, również zajrzałem do nich i widziałem, że korzystali z przerwy poobiedniej, którą powinni przeznaczyć na odpoczynek, relaks, leżenie, leżakowanie albo co najwyżej czytanie książki. Oni wspólnie bawili się w gry, planszówki, które wzięli ze sobą, planszówki, które można wypożyczyć od nas, od kadry. I wspólnie chyba z 5 czy 6 osób spotyka się w ich pokoju i grają. I to nie pierwszy raz, kiedy w pokoju Adama widziałem taką dużą grupę uczestników. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Ja teraz wracam do domu, żeby jak najszybciej zmontować ten materiał, żebyście mogli go obejrzeć i przekonać się, co straciliście nie jadąc do Dębogóry, albo co tracicie nie będąc młodym człowiekiem, który może sobie na taki obóz pojechać i dobrze się na nim bawić. A wy tymczasem obejrzyjcie sobie, jak nasza młodzież pozdrawia swoich rodziców. Ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę oraz mojego psa i siostrę. Pozdrawiam cię, mamo, nie ma tu kultu satanistycznego, nie składamy, nie robimy czarnych mszy ani ofiar. Tak, nie jestem w kulcie. No to ja pozdrawiam moją mamę, tatę też i moją małą siostrę, która ma już 3 miechy jak wrócę. I małej siostrze też macham i psa też pozdrowię. Mamo, tato, pozdrawiam was, babcie też, dziadka też. Wszystko jest dobrze, dobrze się bawimy, jem nawet. Ja pozdrawiam wszystkich z rodziny. Babcie, dziadka, rodziców i wszystkich. A pozdrowić, no moich rodziców bym chciał pozdrowić. Siostrę. Kolegów z drużyny, z którymi nie grałem już chyba od pół roku. No i moją dziewczynę. Ewelinę i w sumie wszystko. Rodziców pozdrawia kogo? Pozdrów mistrza Karpia. O, pozdrawiam te lamy mistrza i Karpia. Chciałem pozdrowić wszystkich użytkowników Facebooka, którzy będą mnie teraz oglądać, oraz rodziców drogich. Mamy i tatę. Brata i w ogóle. Całym zdaniem. Wszystkich, którzy mnie oglądają. Dobrze, fajnie.